Nasz gość Ewa Piechura-Janczura, dyrektor do spraw lecznictwa uzdrowiska Krynica Orzygiestów. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Wrzesień wyjątkowo piękny, jak każdy wrzesień w Krynicy, a Krynica wyjątkowo pusta. No niestety taka jest sytuacja w dzisiejszych czasach, że pomimo planów i zwykle właśnie w tym okresie tłumów w Krynicy, no taki obecny rok jest, że niestety praktycznie niewielu mamy klientów, pacjentów i jest pusto. Jest przykre. Jest takie powiedzenie, chcesz rozśmieszyć Pana Boga, opowiedz Mu o swoich planach. W tym roku planowanie turnusów, lecznictwa uzdrowiskowego wyjątkowo się nie udało. Wyjątkowo się nie udało i nawet patrząc do przodu też nie jesteśmy do końca w stanie przewidzieć, jak to dalej będzie. Zwykle to jest tak, że na koniec roku czy tam pod koniec roku zakładamy, planujemy kolejny. Planowane są imprezy, na przykład Festiwal Kiepurowski. No ale jak widzimy, no to wszystko niestety no, nie poszło jak zwykle. I od w zasadzie marca zaczęły się problemy wyłączenia i turnus, który w sumie był marcowy, został po prostu przerwany. Musieli pacjenci wyjechać, kolejne się nie odbyły. Moment później czerwca, kiedy od połowy czerwca mogliśmy podjąć leczenie uzdrowiskowe, niestety no, z dużymi komplikacjami w późniejszych czasach znowu wyłączenie związane z tym, że znaleźliśmy się w strefie czerwonej. Na dzisiaj wracamy powolutku, ale tak mówię, trudno powiedzieć i planować tak w tym roku. Kuracjusze przyzwyczajeni są do tego, że wybierając się do sanatorium muszą odczekać w swojej kolejce, wiedzą mniej więcej kiedy otrzymają sanatorium, a w tej chwili sytuacja jest odwrotna, tak? Trzeba po uwolnieniu Krynicy z czerwonej strefy, trzeba ludzi zachęcać do tego, żeby przyjechali do sanatorium? Myślę, że zachęcać również i często rozwiewać różne obawy. Przy czym tak czy tak, no tutaj patrząc nawet wstecz, to pewna pula pacjentów właśnie z turnusów marcowych ma możliwość przyjechania, dokończenia turnusu. Na bieżąco też turnusy, które miały się odbyć, są przekładane i planowane w tym roku. Może się okazać, że no niestety, no jednak ta kolejka czy ta kolejność no nie będzie szybsza i to się wszystko wydłuży. Spora grupa też osób jednak się obawia i pomimo, że planowo ma przyjechać, to jednak rezygnuje z tego przyjazdu. Dodatkowo z nowych elementów, które się pojawiło, to, że każdy pacjent, który przyjeżdża na leczenie w ramach Narodowego Funduszu, ma mieć wykonane badanie w kierunku COVID. To też wiadomo, trzeba wiedzieć o tym z wyprzedzeniem i co najmniej 6 dni przed przyjazdem wykonać to badanie i oczywiście wynik negatywny warunkuje przyjęcie. Nie można dzisiaj nigdzie i nikomu powiedzieć, jesteśmy w miejscu absolutnie bezpiecznym, przyjeżdżajcie śmiało, ale ryzyko zakażenia istnieje wszędzie, natomiast Krynica, sanatoria to zawsze były miejsca spełniające wysokie standardy sanitarne, więc czy można powiedzieć, że ryzyko przyjazdu do sanatorium no, nie zostało wyeliminowane, ale zostało zminimalizowane? Zminimalizowane. Przede wszystkim każdy pacjent, który przyjeżdża, to jest wcześniej przebadany. Dodatkowo też no, przez ten okres wyłączenia jednak opracowywaliśmy procedury, żeby i nasi klienci, pacjenci byli bezpieczni, również i pracownicy. I tych procedur przestrzegamy i kontrolujemy. Także mam nadzieję, że to ryzyko będzie minimalne. Istnieje taka opinia, że Krynica jest miejscem wyjątkowym do spędzania turnusu sanatoryjnego z różnych względów. Wyjątkowość tej oferty to doświadczona kadra, oferta lecznicza, zabiegowa, bardzo szeroka, kąpiele mineralne, wodolecznictwo. Tak, Krynica zresztą ma tradycje wieloletnie też i obserwacje i doświadczenia.
A mamy rzeczywiście co polecić, bo poczynając od klimatu, od czystego powietrza, pięknej okolicy, Nie tylko czyli w takie pialni. nie tylko, także walory tutaj te nasze miejscowe naprawdę są warte, żeby je docenić i z nich skorzystać. A oprócz tego bardzo obszerna baza i obiektowa i zabiegowa. No oczywiście ludzie, personel też mamy doświadczony, tak, od personel medyczny, fizjoterapeutyczny, który prowadzi zajęcia z pacjentami, zresztą z dobrym efektem. Wiele osób, które tutaj było raz, to potem jednak chce wracać i rzeczywiście bardzo pozytywnie ocenia tutaj pobyt. Są tacy kuracjusze, którzy mówią, zawsze wybieramy Krynicę, ponieważ, i tutaj trzy kropki uzasadnienia, zna pani takie? Oj tak, bywa tak, że jest grupa osób, która regularnie przyjeżdża. Wiadomo, że ze skierowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia to nie jest tak, że co roku, ale jest grupa osób, która prywatnie, pełnopłatnie przyjeżdża ze względu na to właśnie na klimat, na atmosferę, na możliwości nasze zabiegowe, no i też ze względu na ludzi i personel. Także mamy i bywa, że właśnie okresowo co roku nieraz są te same osoby. Powiedzieliśmy, wymieniliśmy różne atuty Krynicy, powiedzieliśmy wody, ale wody to jest coś szczególnego w Krynicy. Dookoła nas widać te wody wyeksponowane w różnej formie. Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy powiedzą, woda, mam pić wodę i ona mi pomoże? Pani potrafi z takim argumentem dyskutować? Znaczy to często wynika z niewiedzy. Dlatego bardzo ważny jest kontakt, jeżeli trafia do lekarza, czy też prowadzimy zajęcia edukacyjne, żeby wytłumaczyć, wyjaśnić. I rzeczywiście to daje bardzo dobry efekt, jeżeli się z pacjentem, z klientem porozmawia, wyjaśni, bo mówię, tych wód tutaj mamy kilka, mają szerokie zastosowanie, można je stosować profilaktycznie, ale także kierunkować i w kierunku stosowania leczniczego. Profilaktycznie, no to tutaj bardzo zachęcam do takiego stosowania, nawet nie tylko tutaj na miejscu, ale w rejonie zamieszkania. Dostępna jest na przykład woda Krynczanka czy Słotwinka. Słotwinka zwłaszcza dla osób aktywnych, żyjących w stresie ze względu na magnez. No jest też oferta wód leczniczych, stricte ukierunkowana na schorzenia typu cukrzyca czy stany zapalne przewodu pokarmowego. I tutaj, jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy dla niego jest odpowiednia taka i jak stosować, no to będąc tutaj na miejscu, warto zasięgnąć radę personelu. I o wyjątkowości krynickich wód wiemy już od ponad 200 lat. Tak, także to jest historia odległa, ale mówię, stopniowo coraz lepiej poznawano te wody. Obserwowano też, w jaki sposób oddziaływuje na organizm. Dzisiaj mamy coraz to jednak większą wiedzę i to też nie jest tak, że na wszystko. No bo wiadomo, w okresie międzywojennym o wielu chorobach nie wiedziano, nie znano etiologii, nie znano mechanizmów, a dzisiaj jednak no, mamy tą wiedzę coraz większą i dlatego możemy ukierunkować i lepiej zastosować te wody. Od wieków znamy z kolei słynną polską fraszkę Henryka Kochanowskiego. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak smakujesz, aż się zepsujesz. To polska specjalność, ludzka przywara. Czekamy z tym, żeby swoje zdrowie poprawić w momencie, kiedy widzimy, że ono już szwankuje? Znaczy to jest akurat bardzo fraszka taka na... Od wieków na czasie, tak? Na czasie cały czas, myślę. A wynika... No niestety, no, stan zdrowia wcale się nie poprawia na przestrzeni lat. Wynika no, w obecnej chwili to w dużej mierze od rozwoju cywilizacji. Wiadomo, niesie za sobą rozwój przemysłu, rozwój komunikacji, dużo pozytywów, ale niestety też i negatywne skutki.
bo no, niestety coraz stajemy się wygodniejsi, często leniwi, coraz mniej poruszamy się o własnych siłach, korzystamy z komunikacji, a jednocześnie też dostępność do komunikacji takiej telefonicznej powoduje, że też nam trudno nieraz jest się wyłączyć, odpocząć. Jesteśmy nieraz aktywni całą dobę. I to jest niedobre. To też nie jest dobre, ale też warto właśnie przyjechać do Krynicy, na ten czas wyłączyć telefon komórkowy, skorzystać z natury, z pięknej okolicy i w ten sposób zrelaksować się, odpocząć. Powiedzmy na koniec o miejscu, którym się zajmujemy, bo to, że Krynica jest miejscem wyjątkowym, to jest rzecz oczywista, ale w tej wyjątkowej Krynicy pijalnia wód mineralnych to jest serce, to jest dusza, to jest centrum krynickiej oferty? Myślę, że tak. Dzięki wodom powstała w ogóle Krynica. I myślę, że do dzisiaj pijalnia, zresztą to nie jedna, jest takim istotnym punktem, gdzie w zasadzie każda osoba, która przybywa do Krynicy, jednak powinna tam podejść, powinna skorzystać z tych wód, zapoznać się, bo to jednak jest ten jakby najistotniejszy tutaj nasz element. I mikroklimat pijalni. Mikroklimat pijalni, tak, tutaj ta pijalnia nasza główna. Ale też zachęcam do skorzystania i podejścia do pijalni Jana pod Górą Parkową, zresztą tam pięknie też odnowiona część parku i pijalnia uzdrowiskowa. Także jest troszkę tych punktów i myślę, że będąc tutaj na miejscu, to naprawdę grzechem byłoby nie podejść, nie zobaczyć, nie skorzystać z tych miejsc.